Jako psychoterapeutka egzystencjalna zakładam, że chcemy być coraz bardziej humanitarni, humanistyczni i w pełni ludzcy. A to się nie stanie bez zaakceptowania naszej zwierzęcej natury. Ewolucja jednak w nas wydrukowała pewne rzeczy. Kiedyś my kobiety, w przeciwieństwie do mężczyzn nastawionych na cel, którzy szli upolować mamuta albo jakąś inną zwierzynę, teraz negocjują i mogą upolować dobry deal, dobry biznes, my szłyśmy gdzie i po co? Szłyśmy do lasu, na jagody, zbierać poziomki, zbierać grzyby, zbierać materiał na paciorki, które potem były nawlekane, być może komuś podarowane z jakąś intencją z serca albo w późniejszych czasach sprzedawane. Co mamy teraz? Rossmana, Zarę, Douglasa i Sephorę. Witajcie moi drodzy. Ja wiem, jestem świadoma tego, że trochę czasu upłynęło od mojego ostatniego nagrania filmiku dla Was, ale właściwie to fantastycznie, dlatego, bo to mi i Wam pokazuje, że pewne rzeczy muszą dojrzeć i muszą poczekać na swój moment. Kilka rzeczy musi się złożyć w czasie, aby warunki były jak najlepsze ku temu, żeby wrócić do czegoś, co się pozostawiło. Także zapraszam Was na kolejny filmik. Nie mogę się doczekać kontaktu z Wami, mówienia do Was i przekazywania Wam nowych treści. Przypomnę, jestem psychoterapeutą analizy egzystencjalnej, logoterapii. Tak, logoterapia to nie jest nic innego jak nurt powiązany z Wiktorem Franklem i poszukiwaniem sensu, odnajdywaniem właściwie sensu. Zapraszam Was na kolejny filmik. On, jak mogliście się już zorientować, będzie dotyczył zakupoholizmu, shopoholizmu i takiego nadmiernego przywiązania do przedmiotów, do rzeczy materialnych. Natomiast w międzyczasie powstała strona internetowa. Jej adres to www.ewapolak.pl. Na tej stronie rozgościłam się z całym konceptem Centrum Sensu Ewa Polak i tam dzielę się z Wami aktualnościami, grupami terapeutycznymi, które powstają, warsztatami. Tam jest link do tego kanału YouTube, tam jest oferta kontaktu ze mną stacjonarnego, jak i przez Skype, do którego zachęcam, niezależnie od tego, na jakim kontynencie i w jakiej strefie czasowej mieszkasz. To nie jest dla mnie granica. Dzisiejsze obecne czasy pozwalają nam po prostu być w kontakcie, więc to jest świetne. Zapraszam Was również na mój Instagram ewapolak.pl, jak również na stronę facebookową Centrum Sensu Ewa Polak i przede wszystkim stronę www.ewapolak.pl. Startujemy na nowo. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będę do Was mówiła o zakupoholizmie, o shopoholizmie, o przywiązaniu do przedmiotów. Chciałabym Wam o tym powiedzieć, dlatego, że mówimy w analizie egzystencjalnej o tym, żeby mieć jak największą wolność wyboru. Przedmioty jak najbardziej są fantastyczne. Ja sama jako osoba, która jest estetką, która ma dużą potrzebę piękna, oczywiście czerpię to zaspokojenie tej wartości estetyzmu, piękna dla mnie nie tylko z natury, z zapachów, ale również z przedmiotów, z architektury, z tego, co mnie otacza, w co się ubieram, jak organizuję przestrzeń wkoło domu i w domu. Ale jestem świadoma też pewnych pułapek, o których chciałabym Wam powiedzieć. Są to pułapki, które mogą Was uzależnić, a jednocześnie odciąć od wartości, które nadają, miałyby potencjał nadawać Waszemu życiu więcej wartości. O tym Wam powiem. Będę nawiązywać do nomenklatury analizy egzystencjalnej. Jeśli jeszcze nie widzieliście odcinka o sensie i o analizie egzystencjalnej samej w sobie, to Was zapraszam. Łatwiej Wam będzie zrozumieć terminologię, którą się
będę posługiwać, ale rzadko, żeby to nie był przerost formy nad treścią. Także kiedy mówimy o przywiązaniu do rzeczy materialnych, o zakupocholizmie, o szopocholizmie, to jest to temat czwartej fundamentalnej motywacji. Czwarta fundamentalna motywacja to są wszelkie takie przywiązania nadmierne, uzależnienia, to jest koncept uzależnionego umysłu od czegoś tam. I mówi to nam o tym, to nam służy taką wskazówką, żeby się dowiedzieć, czy przypadkiem nie umykają nam inne rzeczy, przez co fiksujemy się na jakimś aspekcie życia, czyli na przykład na uzależnieniu od hazardu, od seksu, od zakupów, od jedzenia. O tym z kolei mówiłam w filmiku o kompulsywnym jedzeniu, o anoreksji, o bulimii. Też możecie znaleźć szerzej opracowany ten temat w innych filmikach. Natomiast jeśli chodzi o shopoholizm, zakupoholizm, to jest on taką kontrowersyjną stroną życia, ponieważ żyjemy po pierwsze w czasach konsumpcjonizmu, gdzie wreszcie mamy wszystko, naprawdę mamy wszystko i coraz częściej my kobiety nie tylko mamy dostęp do wszystkiego, ale mamy środki do tego, po prostu finansowe, bo coraz więcej kobiet potrafi zarabiać albo po prostu ma dobrze ustawione życie i ma środki finansowe do tego, żeby kupować, nabywać przedmioty. Coraz częściej też mówi się i bardzo dobrze o tym, że jesteś tego warta, bo my oczywiście jesteśmy wszyscy wszystkiego warci, co najlepsze, co ma najlepszą jakość, ale też chodzi o to, myślę sobie, w życiu, żeby jakiś balans tego, co materialne i niematerialne, nam służył. Bo co za dużo, to niezdrowo. I to jak w każdym temacie. Jedzenia, przedmiotów, uczuć i wielu innych rzeczy. Co za dużo, to niezdrowo. Posłuchajcie. Chcę wam powiedzieć o tym, co możecie dla siebie wyłuskać ciekawego i dobrego w temacie potencjalnego w waszym życiu uzależnienia od zakupoholizmu lub jeśli namierzycie nawet nie zakupoholizmu, tylko takiego nadmiernego spędzania czasu i wydawania pieniędzy na to, co niekoniecznie musi być potrzebne. Ale oczywiście nie żaden terapeuta, nie ja, nigdy z zewnątrz nie powinien decydować o tym, czy w jakim punkcie jesteście i co dla was jest dobre i czy czerwona lampka powinna się zapalić, czy nie. Bardzo często jest tak, że kiedy uzależniamy się od czegoś, to wynika to z jakiejś nieukochanej części w nas, z jakiegoś braku miłości do siebie, więc na pewno miłością nie jest robienie ostrego cięcia. Czasami w ostrych uzależnieniach tak, typu heroina, uzależnienie od stanu anorektycznego, kiedy jest zagrożenie życia, ale w innych sytuacjach nie. W innych sytuacjach potrzebna jest nam do nas samych łagodność, cierpliwość i zrozumienie tego, w jakim punkcie jesteśmy i dlaczego w takim jesteśmy. Więc jeżeli kupujemy za dużo, mamy za dużo już rzeczy w domu albo za dużo pieniędzy na coś wydajemy, fajnie by było się zastanowić z takim wewnętrznym, pełnym miłości, dialogiem do siebie, dlaczego tak jest. Ale uwaga, ja uważam, że i myślę, że się moi widzowie, widzki ze mną zgodzą, że w sferze emocjonalnej i duchowej szczególnie nauczyciel przychodzi wtedy, kiedy jesteśmy na to gotowi. I tak samo tutaj. Ten temat i chęć zgłębiania tego tematu pojawi się w nas wtedy, kiedy będziemy na to gotowi, w takim sensie, że będziemy w miejscu, w którym możemy czerpać korzyści z wprowadzanych zmian w sferę kupowania, zarządzania budżetem, zarządzania materialnym.
inną sferą w naszym życiu. Tak więc jeżeli na przykład wkurza Cię już w tym momencie to, że ja o tym mówię, to naprawdę nie musi w ogóle to być dla Ciebie temat na tu i teraz do eksploracji i do zmiany, bo ja szanuję, że mogą być różne powody tego stanu rzeczy i pozwól, że Ci powiem jakie. Ano takie, że na przykład może być tak, że długo w życiu czegoś nie miałaś materialnego, bo w domu na to nie starczało, bo długo nie mogłaś zarobić na to i po prostu Ci brakowało wielu rzeczy przez dłuższy okres czasu, bo na przykład dostawałaś zawsze coś z odzysku albo po starszej siostrze, po starszym bracie, albo rodziców było stać tylko na to, żeby kupować rzeczy używane, albo po prostu długo nie pozwalałaś sobie na to, żeby się o siebie zatroszczyć. Albo na przykład nigdy nie dostawałaś prezentów od taty czy od mamy, albo nie chodziłaś na to, co dziewczynki bardzo lubią, czyli na chodzenie wspólne na zakupy z mamą albo z przyjaciółkami. I jest to sfera, którą potrzebujesz eksplorować, potrzebujesz siebie nagradzać, potrzebujesz sobie kupować, mnożyć te rzeczy, poczuć, że tak, jesteś tego warta i tego etapu się nie przeskoczy. Czasami taki etap trwa. Taka szansa na zmianę myślenia pojawia się wtedy, kiedy na przykład dopuszczamy taką myśl, że może być tak, że owszem, myślimy sobie, jestem tego warta, już jesteśmy na tym etapie, świetnie, jestem tego warta, jestem warta wszystkiego, tylko jeszcze w praktyce nie może się to jakoś zamanifestować w czymś innym niż w najprostszej formie, czyli nabywanych przedmiotów. A przecież ja na przykład chciałabym być sojusznikiem kobiet w kwestii mówienia im, tak, oczywiście jesteś warta wszystkich tych rzeczy, które chciałabyś sobie kupić, dostać, poprosić o nie, ale jesteś warta jeszcze więcej. I tu zaczyna się odwaga poszukania tego, czy ja może chciałabym być warta jeszcze więcej, czyli warta i sięgająca, roszcząca sobie prawo do tego, żeby mieć jeszcze więcej w innych sferach. Czasami mamy dużo, bo nauczyłyśmy się zarabiać i pracujemy całymi dniami i nocami i nic więcej nie mamy, jak tylko tą pracę. Zarabiamy dużo, no to jak siebie nagrodzić? No to co zrobimy z tymi pieniędzmi? No z tymi pieniędzmi wydamy je, no bo na to zbyt wiele czasu nie potrzeba. Ale są sfery, na które potrzeba trochę czasu. Na przykład zadbanie o relacje, zadbanie o siebie, zadbanie o swoją profilaktykę zdrowotną, zadbanie o swoje uderzanie w inne dziedziny swojego życia, w odkrywanie nowych hobby, w rozwijanie się, w sięganie po porzucane marzenia. No to są trudne rzeczy. Dużo łatwiej jest coś kupić, ucieszyć się, no ale to nie rozwiązuje, nie otwiera drzwi, które mogłyby nas prowadzić do bogatszego życia. Nie otwiera drzwi, za którymi są, jak ja to mówię, inne kanały przychodzenia radości, satysfakcji i spełnienia. Nie dotyka to rzeczy, które mogłyby wzbogacić nasze życie i wpuścić więcej energii, witalności, a zarazem spokoju. Bo pod każdym zakupoholizmem, jak i pod każdym uzależnieniem, pod każdą odsłoną zakupoholizmu kryje się jednak niepokój i lęk. Czasami o sens życia, czasami o wartość własną, czasami o to, że tak naprawdę nie starczy, nie potrafię zarobić na siebie, nie starczy, ale póki wydaję i dużo wydaję, to mam takie złudne poczucie, że no skoro tyle kupuję, to znaczy, że mam, to znaczy, że mi starcza, to znaczy, że mam pieniądze. Tylko pamiętajmy, że często kupujemy za to, za pieniądze, których nie mamy, bo kupujemy na kredyt albo kupujemy tak, że na dłuższą metę na przykład nie mamy budżetu osobnego takiego, z którego moglibyśmy czerpać na rzeczy, które
prawdopodobnie mogą się też okazać w przyszłości konieczne, na przykład na odpoczynek, który co jakiś czas trzeba sobie zorganizować i budżet na niego, być może na rozwój, który w dzisiejszych czasach moim zdaniem jest konieczny, żeby mieć na niego zorganizowane pieniądze, być może na zdrowie, czy też nawet samą profilaktykę i dbanie o swoje zdrowie. To są rzeczy, o których często się nie myśli, kiedy jest się w amoku nabywania rzeczy. Także tak jak mówię, jeżeli słuchasz tego i coś Ciebie inspiruje w tym, to słuchaj dalej. Jeżeli masz takie poczucie, że jest w Twoim życiu za mało energii, to znaczy w Tobie, za mało płynie pomiędzy Tobą a światem, to też jest bardzo fajny moment, do którego ja wracam podczas każdej wiosny, w tym roku z wielkim hukiem też wróciłam, do takiego przyglądania się swojej przestrzeni i czyszczenia jej. Ja to robię w ten sposób, że patrzę na moją szafę, patrzę na przedmioty, które mnie otaczają i zastanawiam się, na przykład, czy w danych ubraniach chodziłam przez ostatni sezon, czy nie. Jeśli nie, to oddaję. I jeszcze nigdy mnie to nie zawiodło, bo to jest pułapka umysłu, że coś się przyda na później. To jest naprawdę pułapka umysłu. A wierzcie mi, uwalnianie, oddawanie rzeczy, dzielenie się, dużo więcej świeżej energii wprowadza, inspiracji i tak naprawdę powoduje, że my podwyższamy swoją wibrację. Też nowa przestrzeń, jeżeli się nauczysz tego obserwować, nowa oczyszczona przestrzeń bardzo służy nam. Z przedmiotami warto robić tak, że czasami sama ilość kurzu świadczy o tym, czy się dany przedmiot używało, czy nie. Fajnie jest popatrzeć, czy jakieś książki rzeczywiście nam służą, czy my myślimy, że wrócimy do nauki hiszpańskiego, czy już tylko patrząc na nie łechtamy swoją sentymentalność. Czy też być może są jakieś rzeczy, na które patrzysz i czujesz, to jest bardzo fajne ćwiczenie też na kontakt ze sobą, ponieważ trzeba się uwrażliwić na bodźce płynące z ciała. Czy czujesz jakieś takie obciążenie, że ta rzecz mi tu zalega, czy ona powoduje, że sobie myślę, a dawno tego nie używałam, trzeba by... To nic nie da, bo trzeba by, to nie znaczy, że tego użyjesz, tak? Trzeba by, to znaczy, że po prostu jesteś bardziej w przeszłości niż w świeżej energii i nastawieniu na przyszłość. Rozstań się z tymi rzeczami, jeśli jesteś gotowa, popatrz i poobserwuj i nawet pomedytuj ten stan, który Ci daje nowa przestrzeń, radość podzielenia się, po prostu czystość i porządek. Oczywiście twórczy chaos i bałagan jest absolutnie jak wszystko inne potrzebny raz na jakiś czas, bo też inspiruje i motywuje. Ale tak właśnie, takim fajnym tipem jest to, żeby spróbować pewne rzeczy oddać, a nie sprzedać. Z bardzo prostej przyczyny. To bardzo boli bardziej, to jest niewygodne. Myślimy sobie wtedy, serio, ja to oddaję, nic za to nie mam. I mózg pamięta, że następnym razem się dwa razy zastanowi, może trzy, dla niektórych przyjdzie im zastanawiać się pięć razy, jeśli ćwiczą rozstawanie się z szopoholizmem. Zastanowi się, czy oby na pewno jest mi to potrzebne, skoro tamto też niby było, a w ogóle tego nie używałem, nie używałam, a teraz jeszcze przyszło mi to oddać za darmo, to trochę boli, więc to jest taka rada dla tych, którzy chcą zacząć mierzyć się z nawet nie za kupoholizmem, ale po prostu zauważają, że czasami kupują zbyt pochopnie, każdy to robi. Więc jeżeli jesteś gotowy wejść na wyższy poziom świadomości w tej sferze, to zapraszam. Bardzo fajny sposób i pokazujący, co tak naprawdę ci umyka. Bo teraz, nie powiedziałam jeszcze o tym, co może blokować ci w życiu trwanie w takim przywiązaniu do przedmiotów. Jeżeli się nie jest na to gotowym, to nie sposób się od tego po prostu odciąć. Bardzo dobry moment jest wtedy, kiedy zaczynasz czuć albo nauczysz sama siebie,
że są jeszcze inne sfery, z których możesz czerpać przyjemność. I kiedy już masz takie sfery, które są ruszone, wypracowane i zaczynają sprawiać ci przyjemność, czyli na przykład relacje, nowo podjęte przedsięwzięcia, nowo podjęte cele, które ciebie wciągną, ale mniejsza o to, które będą wymagać twojego zaangażowania, to obserwuj, bo to jest niezmiernie ciekawe, jak potem wrócisz do takiego porządkowania i skanowania swojej przestrzeni, co ci jest naprawdę potrzebne, a co ciebie trzyma w przeszłości, to zobaczysz, jak bardzo możesz zacząć być gotowy na te zmiany. I to jest fantastyczne, dlatego, bo to daje ci za darmo zastrzyk energii. Bo to ci pokazuje, że możesz chcieć więcej. Możesz chcieć lepszej jakości od swojego życia i nowych jakości w swoim życiu. To jest tak szalenie inspirujące, że ja sama się bardzo ekscytuję, jak o tym mówię. I ten odcinek robię dlatego, bo chciałabym się z tobą tym podzielić. Przy okazji moich porządków wiosennych i przy okazji mojej pracy z pacjentami, z klientami, z klientkami, które mają problem z nadmiernym przymusem kupowania. Oczywiście jest to temat, który dotyka poczucia własnej wartości, poczucia tego, że jest się, że coś się znaczy, że jest się jakimś, że samemu się stanowi o czymś, że nie te przedmioty, nie tylko, że są źródłem przyjemności dla mnie, ale dla niektórych one czasami stanowią o wartości. Inspirują mnie moje własne porządki i moja praca z moimi klientami do tego, żeby mieć przemyślenia w tym temacie i was inspirować dalej. Chciałabym powiedzieć też o takim aspekcie, jak posiadanie pieniędzy tak po prostu, bo mąż dużo zarabia, bo dostało się spadek, bo firma tak się kręci, że już żyjemy właściwie nie pracując, tylko doglądając biznesu, ale tu jest pułapka, bo jeżeli to jest biznes, który jakoś się wiąże z twoją duszą, no to zakładam, że jesteś spełniony, masz ten work-life balance fajny, wiesz, jakie są twoje wartości, ale nie każdy tak ma. Niektórzy robią swój biznes i są nieszczęśliwi, to nie jest coś, co jest w dialogu z ich duszą. I takie osoby, które mają pieniądze, właśnie, bo mąż zarabia, bo firma sama się kręci, bo dostali spadek, bo wygrali w totolotka. Ta anegdota o tym, a właściwie to popularne stwierdzenie, że jak wygrasz, to i tak będziesz nieszczęśliwy, bo wydasz, nie nauczyłeś się zarabiać, nie nauczyłeś się szczęścia, po prostu dostałeś. To są takie przypadki, kiedy znowu ktoś może nie wiedzieć, jak wrócić do tego szukania w sobie wartości. I chciałabym również do tego ciebie zachęcić, żebyś pomyślała, czy jesteś taką osobą. Jeśli tak, to zrób coś z tym, bo naprawdę jest po co sięgać w życiu i nie musisz czuć marazmu, znudzenia, zniechęcenia i ukrytego gdzieś tam z tyłu głowy poczucia, że ja nic nie znaczę, nic nie potrafię, że jest za późno na radość, na spełnianie się, rozwijanie i tak dalej. Bzdura. Jeśli tak masz, zapraszam do kontaktu ze mną. Coś z tym należy zrobić. I jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden aspekt. Czasami kupujemy, bo nie jesteśmy asertywni, bo ktoś roztoczy przed nami wspaniałą ofertę, czy to świetnie marketingowo ustawiona półka, z dobrą muzyczką, odpowiednio podświetlona, odpowiednie produkty na odpowiednim poziomie wzroku. Bądź świadom tego i bądź świadom tego, czy wybierasz w sposób wolny, bo tego chcesz, potrzebujesz, masz taką fanaberię, czy po prostu coś ci się samo wdziera w twój portfel i do twojego mieszkania. Fajnie jest to wiedzieć. Fajnie jest wiedzieć, czy kosmetyki, które kupujesz, są naprawdę ci potrzebne. Sprawdź to, dowiedz się, czy to jest dla ciebie. Wiedz, czy przedmioty, które nabywasz, będą ci służyć i czy są ci potrzebne na dłużej. Pomyśl sobie, że już kupiłeś, wyjdź ze sklepu i zobacz, czy to starczy. Czasami starczy odegranie tego teatru w głowie i naprawdę może się okazać, że emocje się zadziały same,
ty nic nie wydałaś, nie kupiłaś kolejnego grata i wychodzisz usatysfakcjonowana tym, że rozwijasz się w panowaniu nad sobą i swoimi impulsami. Czasami jest tak, że podchodzi do nas sprzedawca, sprzedawczyni i roztacza taką ofertę. Osoby wrażliwe, mniej asertywne bardzo często nie potrafią odmówić. Moim takim ulubionym tipem, co odpowiadać, jest powiedz: bardzo dziękuję, dzięki Tobie, wiem już wszystko na temat tego produktu, świetna oferta, teraz pozwolisz, że pobędę sam ze sobą i się zastanowię. Jeżeli ktoś mówi, no ale to jest tylko do końca godziny, do końca dnia, dobrze wiedzieć, już nawet wiem, ile mam czasu, żeby się zastanowić. Ja znam oczywiście multum odpowiedzi i tego, jak można zareagować, ale to jest taka moja najbardziej pozytywna, ulubiona i fajna odpowiedź. Także tak, powtórzę rzecz dla mnie najważniejszą z tego wszystkiego. Uważam, że podstawą całego dobrego życia jest pełen miłości nasz dialog wewnętrzny z samym sobą. Więc absolutnie, jeśli po tym filmiku czujesz się w jakiś sposób niefajnie, że ojej, to jestem ja, ta, która wydaje, ta uzależniona od przedmiotów, to nie. Moi drodzy, nie o to chodzi. Jeżeli jesteście na takim etapie, to z jakiegoś powodu potrzebujecie być na takim etapie. Ale jeżeli tylko czujecie odwagę, żeby sięgnąć, zajrzeć, co może się kryć za tą moją nadmierną potrzebą, i czujecie się trochę jakoś zaciekawieni, ale zagubieni, zapraszam Was, zadawajcie pytania pod filmikiem. Być może rozszerzę ten temat o kolejny filmik, starając się odpowiedzieć na praktyczne pytania Was nurtujące. Także spokojnie, z pełnym miłości dialogiem do siebie zastanówcie się, czy w jakiś sposób moglibyście poeksplorować ten temat i zapraszam Was do wiosennych porządków, do sięgania po więcej, do otwierania się na to, co nowe i do uwalniania tego, co być może trzyma Was w starych schematach, w energii przeszłości. Naprawdę bardzo to polecam. A póki co jeszcze raz Was zapraszam na moją stronę www.ewapolak.pl. Przy tej okazji przypomniało mi się, chciałabym Was też zaprosić, jest to temat bliski tematu zakupoholizmu, gdyż też dotyczy czwartej fundamentalnej motywacji, mianowicie temat zajadania, stresu, kompulsywnego objadania i bulimii. Tym razem nie dotyczy to anoreksji. Mówiąc to, mam na myśli kameralne spotkania kobiet. Ja stacjonarnie współpracuję i przyjmuję w przepięknym, pełnym zieleni kwitnącym ośrodku Inner Garden w Warszawie. Część z Was zna ten ośrodek i się ze mną tam spotykała lub spotyka regularnie. W tym ośrodku tworzę taką grupę, ona się teraz kształtuje na przełomie maja i czerwca. Ustalamy, kto będzie do niej chodził, jaki będzie to kształt grupy, na pewno kameralny. Grupa w szczerym polu. Dlaczego w szczerym polu? Bo osoby, które mierzą się z zaburzeniami odżywiania, po prostu znalazły się w szczerym polu i w błędnym kole. Ale przewrotnie, my stworzymy szczere pole i w tym szczerym polu moc grupy, w którą wierzę, terapeutyczna moc grupy, czyli konfrontacja ze sobą, odważanie się na mówienie o sobie, odważanie się na odwstydawianie, jak ja to mówię, pewnych tematów, tym razem tematów związanych z zaburzeniami odżywiania, bulimią, tym razem nie anoreksją, ale bulimią, napadowym objadaniem się i zajadaniem stresu, kompleksami związanymi z ciałem, obrzydzeniem, które nie jedna z kobiet ma w stosunku do swojego ciała, odgrzeszaniem naszych instynktów i naszych potrzeb. Grupa w szczerym polu. Zamknięta grupa, roczna, kameralna. 6-8 kobiet to jest taka liczba. Zapraszam Was do kontaktu ze mną bądź z ośrodkiem Inner Garden, jeżeli chcecie poznać szczegóły, one są również na mojej stronie.
Tam jest specyfika tego, jak ta grupa będzie wyglądać, jak się będzie tworzyć i co możecie dostać, co możecie się nauczyć ode mnie oprócz wsparcia i takiego mentoringu, który Wam oferuję. Zapraszam. I bardzo się cieszę jeszcze raz, że po dłuższym czasie wróciłam do pomysłu mówienia do Was. Zapraszam do komentowania. Subskrybujcie mój kanał, nie tylko klikając w prostokącik subskrybuj, ale również klikając dzwoneczek. Wtedy będziecie mogli mieć pewność, że informacja o kolejnym filmiku dotrze do Was. Przedłużam, bo chyba trudno mi się pożegnać. Także krótko mówiąc, dziękuję Wam za uwagę. Ewa Polak, zapraszam Centrum Sensu.